Tak jak mówiłem, ten film będzie zawierać wstawkę sponsorowaną, z której to część zarobków, jak i z kolejnych filmów zamierzam przeznaczyć na pomoc. Tak też robię. Wiedziałeś, że to jest animacja? Linka do zbiórki możecie znaleźć w opisie. W wielu moich filmach pojawiały się dyski od WD Black. Widzieliście, jak zapełniałem ogromny dysk, jak rozszerzyć miejsce w PlayStation 5, a nawet parę dysków wrzuciliśmy do komputera Mateusza, żeby udało nam się skończyć Adventecha. Ostatnio miała miejsce premiera modelu SN770, czyli powiedziałbym takiego midrange'owego dysku dla każdego konsumenta. Taki dysk dostarczyła mi marka WD Black. To dysk NVMe na M2 generacji czwartej, który w wariancie 1 TB ma prędkości do ponad 5000 MB odczytu i prawie 5000 zapisu. Jest dość podobny do SN850. Jeżeli byśmy SN850 chcieli wybrać, to za tą większą prędkość przychodzi nam zapłacić jakieś 116 zł więcej, przynajmniej posiłkując się cenami producenta. Ale to jest tylko mały przykład spośród wielkiej rodziny dysków WD. I teraz pytanie, który wybrać? Pozwólcie, że przedstawię to ze swojej perspektywy, układając dyski od najmniej praktycznego, moim zdaniem, aż po te, bez których nie wyobrażam sobie życia codziennego. WD Black D10. 12 TB przestrzeni na dysku HDD. To dysk dla prawdziwych chomików, którzy chcą przetrzymywać każdy pobrany plik. Można by było z niego korzystać na co dzień, ale problem pojawia się, jeżeli chodzi o jego prędkości oraz... Jeszcze raz. Dysk jest dość wolny, a oprócz tego jego praca na co dzień jest głośna, bo to w końcu HDD w opakowaniu w formie... Nie chce mi wyjść. To po prostu HDD w obudowie i dodatkowo jego głośna praca głowicy, która lata po talerzach, sprawia, że to nie jest aż tak przyjemne jako urządzenie do korzystania na co dzień. Stąd też u mnie zazwyczaj spędza czas w pudełku i służy bardziej jako rekwizyt, a nie coś, z czego bym korzystał każdego dnia. Powiedziałbym, że to taki bardziej pokaz siły, jak można zamknąć 12 terabajtów w postaci... 12 terabajtów w postaci jednego małego urządzenia. Tylko to wciąż nie będzie idealne urządzenie do przechowywania danych. Trzeba pamiętać, to jest wciąż HDD. Dodatkowo wymaga zewnętrznego zasilania. To wciąż jest jeden dysk, a nie na przykład dwa spięte w rajda Shadow Legends. Więc jeżeli on nam padnie, no to tracimy naprawdę sporo danych. Albo bohaterów. To był jeden z pierwszych dysków marki WD Black i nawet po tak długim czasie ma ogromną pojemność, ale obecnie nowsze modele są dużo szybsze. On wróci na półkę, a my przejdźmy do innego rodzaju dysków zewnętrznych. Pendrive'y. To miał być klucz do szybkiego i łatwego przesyłania danych pomiędzy sobą. Ale zauważyłem jeden ważny problem z nimi. Są zazwyczaj bardzo wolne. Znaczy, do takiego codziennego przerzucania plików drobnych dokumentów to jest fajne rozwiązanie, ale w momencie, kiedy musimy przerzucić na przykład cały film albo surówkę z nagrań, no to już pojawia się problem. Chociażby takie pendrive'y lubią się grzać, a jak się grzeją, to spada ich wydajność i ogółem są dosyć wolne, więc wolę używać zewnętrznych dysków. A z pendrive'ów najczęściej po prostu instaluję Windowsa. Podstawowo zacząłem korzystać z dwóch dysków zewnętrznych. Jeden to WD Black D30, który jest w stanie wykręcić szybsze prędkości niż dyski na SATA, choć jest na USB. Jest tak jakby miniaturką tego kolosa. Jak to jest możliwe? Dysk ten to tak naprawdę obudowa na dysk. To taka mała cegiełka, choć lekka. Możemy odkręcić te boczne panele i po delikatnym pomanewrowaniu narzędziami wszelakimi możemy dostać się do środka, by zdać sobie sprawę, że chyba w środku znajduje się dość standardowy dysk, który wpięty jest do interfejsu USB, tak żeby nam było łatwiej go podłączyć do komputera. To może ja go trochę bardziej rozkręcę? Potrzebuję tylko innej końcówki. Ta będzie pasować idealnie. Plum. Nie rozkręcałem go dalej, więc mnie to też ciekawi, co tam się może znajdować jeszcze w środku. Nie wiem, czy mi się go bardziej uda wyciągnąć. Coś puszczę. A, więc co? Termopady. Czy tam termalpady? O, uważajcie, wersja 500 giga, którą mam. Pierwszy raz widzę taki dysk chyba na oczy, gdzie masz, wiesz, tutaj tylko bank pamięci jakiś, a to całe tutaj to jest puste. Chodziło o to, żeby zachować chyba wymiar, bo było łatwiej to zrobić. A tak naprawdę wszystkie dane są tutaj, tu jest chyba jakiś kontroler do tego, a tutaj masz interfejs M2 i tutaj jest USB, a żeby USB działało, to jest po prostu wszystko to połączone. Nie będę tego bardziej rozmontowywać, bo zobaczcie, ten dysk się chyba trzyma po prostu na jakimś też znowu termopadzie, albo jest po prostu przyklejony do tej płytki. Ja go może po prostu zmontuję, bo mam tutaj troszeczkę kopii danych, których nie chciałbym tak naprawdę stracić, ale możecie zobaczyć w środku, to jest element, który najbardziej odpowiada za masę, bo mamy tutaj wielki kawałek metalu, który dzięki temu termopadowi i tak naprawdę jest w stanie rozprowadzić dużo ciepła, które nam się wydziela podczas pracy samego dysku. Ty wiesz o tym, że jeżeli teraz ten dysk zepsuje albo cokolwiek się z nim stanie, to nie będziesz mieć swojej kopii? No bo przykładowo na tym dysku, przykładowo Kotu ma swoje wszystkie dane, jeżeli chodzi o overlaye, streamy i inne tam takie rzeczy. Ja tam czasami przerzucam różne pliki i to jest taki najbardziej uniwersalny dysk, bo jest stosunkowo tani w porównaniu do tego, co można tak naprawdę kupić droższego, a oprócz tego ma bardzo fajny kształt, który sprawia, że ten dysk jest ciężko zgubić, bo jest w postaci właśnie tej dużej cegiełki. W przeciwieństwie do kolejnego dysku, który gubię cały czas. Chodzi mi tutaj o model WD Black P50. Od pierwszego razu, jak miałem go w rękach, wiedziałem,
wiedziałem, że musi zagościć u mnie na stałe. To mój ulubiony dysk z interfejsem USB 3.2 Gen 2x2, który swoją prędkością i wygodą przebija wszystkie inne dyski zewnętrzne, jakie miałem w życiu. Dodatkowo to wersja 2TB, więc trzymam tam wszystko, począwszy od losowych plików, przez jakieś nagrania, kopie materiałów, swoje overlaye, a w końcu nie wiem do końca, co tam jest, bo tak naprawdę używamy go codziennie z Matim do przerzucania sobie plików. Rozkręcamy? To tak naprawdę ponad 2000 w takim małym urządzeniu, dlatego ja się tak troszeczkę boję rozkręcać, bo widzieliście, jak poprzedni dysk był zmontowany bardzo szczelnie i dokładnie, to też tutaj obawiam się, że to będzie jeszcze szczelniej i jeszcze dokładniej. Tylko 4 razy więcej. Pewnie teraz zgubię nóżkę. Strasznie dobrze spasowany w ogóle. Gorzej, jak on jest na przykład zlepiony. O! Gwarancji już na to nie będę mieć, ale coś tam jest posklejane. Jak nie urwę tych kosteczek małych, to... Dobra, i teraz uwaga. Wszyscy zobaczymy tak naprawdę jego wnętrze po raz... A, par złącze USB jest złapane jakąś tasiemką do tych plecków. Nie wiem, czy ja mogę tą tasiemkę oderwać? Urwałem. To dobrze czy źle? Tu jest chyba gąbeczka, żeby ten wielki radiator się po prostu trzymał sztywno w dysku. Natomiast tutaj w środku, już tego chyba nie będę odklejać, jest bardzo podobny jakiś interfejsik USB, który nam pozwala na to, żeby dysk podpiąć rzeczywiście do komputera. Natomiast tutaj w tym miejscu jest standardowo dysk, który jest podpięty też na M2. A przynajmniej tak wnioskuję, obmacując go w środku. Fajnie, że wszystkie śrubki są takie same, ale na przykład wymiana... Bo dużo dysków zewnętrznych jest zbudowanych w taki sposób, że po prostu otwierasz, możesz wyciągnąć dysk, a tutaj to jest zrobione w trochę bardziej przemyślany sposób, bym powiedział. Ale kurczę, naprawdę porządnie. Tam pod spodem też są, wiesz, jakieś gąbeczki poprzyklejane i tak dalej. Już nie chcę tego wyciągać na siłę, bo rzeczywiście ten dysk się przydaje, ten dysk jest dosyć drogi, a i tak go dosyć mocno zmasakrowałem, więc może ja go skręcę i przejdźmy do kolejnego. Chciałem to złapać, bo to śmiesznie wygląda, a ja w tym momencie doklejam tą tasiemkę, którą urwałem, żeby idealnie przylegała tak, jak przylegała wcześniej. I wydaje mi się, że jest całkiem okej. AN1500. Wreszcie dochodzimy do dysków wewnętrznych, które najczęściej kojarzą nam się z SATA albo z interfejsem M2. Ale zacznijmy od czegoś innego, czyli od dysku AN1500 i opowiem wam, dlaczego on jest taki szczególny. To dysk, choć nazywany jest kartą rozszerzeń, a w sumie to dwa dyski spięte razem dla wyższych prędkości, bo tak jak były obudowy na dyski USB, tutaj mamy tak jakby obudowę, którą wpinamy do PCI Express. On był ratunkiem podczas filmów daily, jakie robiliśmy w grudniu, bo Mateusz zajmował się montażem i wszystkie pliki trzymał na tym dysku. Dodatkowo, kiedy nie mamy miejsca w płycie na dysk na M2, a zależy nam na szybkości i posiadaniu dysku na stałe w kompie, to jest bardzo fajne rozwiązanie, które dodatkowo gustownie wygląda ze świecącym paskiem. No i finalnie mamy dyski na M2, czyli podstaw dysków, jakie się montuje w tym momencie w komputerach. Ich największą przewagą jest to, że są po prostu malutkie, nie wymagają żadnych dodatkowych przewodów, są szybkie i zobaczcie, takie coś się montuje w komputerze i nie trzeba niczego więcej, możemy wszystko na tym zainstalować. W przypadku takich dysków trzeba się zastanowić, jaki chce się wybrać, bo jak sprawdzałem ostatnio prędkości pomiędzy dyskami, to do codziennych zadań nie ma różnicy, czy wybierzemy na przykład o wiele szybszy dysk kontra trochę wolniejszy dysk, bo i tak wszystkie gry, czy programy, system będą nam się ładować bardzo podobnie. Największa różnica, jeżeli chodzi o prędkości, to jest po prostu future proof, czyli one, jeżeli w przyszłości system będzie łatwiej wykorzystywać tak duże prędkości, no to będzie bardziej zauważalna różnica, ale już dzisiaj jest bardzo mocno zauważalna, na przykład jeżeli przerzucamy duże pliki pomiędzy dyskami. To też dlatego na przykład ja korzystam z tego małego, szybkiego, bo on jest bardzo szybki. Bardziej zwróciłbym uwagę na troszeczkę inny fakt w przypadku dysków na M2, bo jeżeli mamy płytę główną i mamy miejsce na dysk i mamy na przykład radiator, no to możemy ten radiator z płyty głównej wykorzystać, żeby taki dysk schłodzić, bo prędkość oznacza, że dysk będzie się grzać i musimy to ciepło jakoś się go pozbyć. Jeżeli chcemy wymienić dysk na przykład w PlayStation 5, to tam nie ma radiatora, to wtedy zdecydowanie, ja pokażę, bo mam przykłady. O, tutaj mamy dysk SN850, który nie ma radiatora, a możemy też wybrać jego wersję razem z radiatorem. I wtedy też trzeba się zastanowić, czy chcemy się pozbyć radiatora, który jest wbudowany w płytę główną i chcemy go po prostu odkręcić i wrzucić taki, bo taki nam się bardziej podoba, albo możemy, jak mamy radiator, wrzucić, wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że temat dysków jest już wyczerpany. To pudełko było puste, więc niczego nie uszkodziłem. Jeżeli chodzi o dyski, które są dosyć wolne i głośne, to, no, to wiecie, ja z tego dysku nie korzystam w tym momencie na co dzień, bo wszystko poszło na tyle do przodu, że używanie dysków HDD w dzisiejszych czasach do codziennych zastosowań no, nie jest aż tak przydatne. Chyba że naprawdę chcemy bardzo dużo plików chomikować, no to taki dysk będzie odpowiedzią. Jeżeli chodzi o to, z czego mi się najlepiej korzysta na co dzień, to po prostu z dysku zewnętrznego. W tej formie mały, szybki, wydajny i mam tutaj praktycznie wszystko, czego
tego potrzebuję. Nie korzystam z pendrive'ów, bo pendrive jest wolny, chyba że muszę przerzucić jakieś dokumenty, cokolwiek większego niż, nie wiem, 100, 200, 300 MB, albo na przykład cały film, który potrafi ważyć paręnaście albo parędziesiąt gigabajtów, no to na pendrive'ie nie da się tam niczego przegrywać, chyba że mamy bardzo dużo wolnego czasu. Tutaj idzie to błyskawicznie. Ale dlatego mi się z tego dobrze korzysta, bo u siebie w komputerze mam szybkie dyski, które pozwalają mi na wykorzystywanie tych prędkości. I dyski na M2 to jest po prostu podstawa podstaw na dzisiejsze czasy, chociaż testy pokazały, że niekoniecznie potrzebujemy super szybkiego dysku, ale ja przerzucając dużo rzeczy pomiędzy dyskami, no to wolę wykorzystać coś szybszego. Ale nie ma konieczności do codzienności, żeby używać dysków, które są najszybsze. Można kupić dysk, który jest troszeczkę wolniejszy, a i tak nie zauważymy w takich sytuacjach, w takich scenariuszach różnic. Dopiero jak będziemy pliki pomiędzy sobą przerzucać. No i oczywiście dyski, które są niecodzienne. Jest wyjątkowy. Wyjątkowy. Nie mamy miejsca na M2, możemy go wrzucić. Tylko patrzcie na to, czy wasze złącze na PCI Express obsługuje tyle linii, czy czasami nie macie wydmuszki w formie 16, a tam jest na przykład pojedyncza linia podpięta. Ale to można zobaczyć w specyfikacji płyty głównej. Tak czy siak, myślę, że to byłoby na tyle. Nie ma co dalej przedłużać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dziękuję za oglądanie. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Jest miejsce na subskrybujkę. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć. Co ten kurczak tutaj robi? Heh